Nasza restauracja to coś więcej niż wykwintne dania. Apasjonata. Nowe miejsce na kulinarnej mapie Śląska. Po porażce z Sarmacją w Będzinie Ruch Radzionków definitywnie stracił szansę na grę w barażach o awans do trzeciej ligi. Celem priorytetowym na końcową fazę sezonu stały się więc zmagania o Puchar Polski. Mimo to trener Damian Galeja tradycyjnie nie dokonywał rewolucji w składzie na mecz z Konkordią Knurów, dając odpocząć jedynie poszczególnym zawodnikom swojego zespołu. W minioną sobotę nie zagrał więc Piotr Rocki, a na ławce rezerwowych mecz zaczęli Marcin Dziewulski, Konrad Bąk i Szymon Tutaj. W wyjściowym składzie pojawili się za to Karol Banaś i Amadeusz Zając. Od pierwszych minut w ataku z Robertem Wojsykiem zagrał Mateusz Hermasz. Ruch od początku prowadził grę w tym spotkaniu, ale to goście oddali pierwszy strzał na bramkę przeciwnika po zagraniu Krzysztofa Szewczyka. Salomon Mawo z ostrego kąta chciał zaskoczyć Bartosza Kucharskiego. W 10 minucie spotkania Amadeusz Zając zagrał na wolne pole do wychodzącego Roberta Wojsyka. Wojsyk poprowadził piłkę w pole karne przeciwnika, ale tam przeszkadzał mu Michał Mikulski na tyle skutecznie, że strzał napastnika Cidrów okazał się niecelny. Kilka minut później Mateusz Hermasz podawał do Roberta Wojsyka. Wojsyk szukał jeszcze Amadeusza Zająca, ale szybszy od pomocnika Cidrów okazał się Mirosław Kuczera. A to kolejna akcja Cidrów. Marcin Czcionka do Karola Banasia. Banaś znakomicie do Mateusza Hermasza. Hermasz ma przed sobą tylko bramkarza Konkordii Knurów, ale Kuczera poradził sobie z uderzeniem napastnika Ruchu. Ataki Radzionkowian stawały się coraz groźniejsze. To kolejny z nich. Mateusz Hermasz poradził sobie z obrońcą przeciwnika. Podał do Amadeusza Zająca. W ostatniej chwili defensor Konkordii wybił piłkę pomocnikowi Ruchu spod nóg. Jeszcze atakują Radzionkowianie. Jeszcze próbował strzelać Mateusz Hermasz, ale piłka poleciała daleko od bramki rywala. Tylko sporadycznie piłkarze Konkordii przedostawali się pod pole karne przeciwnika. Tak było w 26 minucie, kiedy po podaniu Mawo na bramkę Ruchu próbował uderzać Piotr Buchalik. Ale wydawało się, że to gol dla żółto-czarnych jest nawet jeszcze w pierwszej połowie tylko kwestią czasu, bo Ruch przeważał, stwarzał sobie kolejne okazje do strzelenia bramki, tak jak w tej sytuacji Robert Wojsyk zza szesnastki próbował zaskoczyć Kuczerę, ale czas mijała, piłka do siatki Konkordii jakoś wpaść nie chciała, okazję miał choćby Mateusz Hermasz, ale najpierw nie zdecydował się na strzał z pierwszej piłki, a potem zdążył zablokować go obrońca gości. I jeszcze raz Kamil Banaś podaje do przodu, przepuścił piłkę pod nogami Mateusz Hermasz, dostał ją Robert Wojsyk. Wojsyk jest w polu karnym przeciwnika, zdołał znowu zablokować ten strzał defensor Konkordii, ale jeszcze jest Robert Wojsyk, mierzony strzał minimalnie minął poprzeczkę bramki Konkordii. W ciągu pierwszych 45 minut bramek przy Narutowicza nie oglądaliśmy. W przerwie trener Damian Galeja dokonał jednej zmiany. Boisko opuściła Amadeusz Zająca. Na placu gry pojawił się Konrad Bąk. A to już pierwsza okazja po zmianie stron, po indywidualnej akcji Tomasza Dyra. Nikomu jednak jego dogrania nie udało zamienić się na gola. A w 49 minucie mogliśmy mieć gola dla Konkordii Knurów. Krzysztof Szewczyk podał na prawo do niepilnowanego Karola Pstusia. Jego uderzenie obronił jednak, choć z kłopotami, Bartosz Kucharski. Ale pozostajemy w okolicach szesnastki Ruchu Radzionków, bo raz jeszcze na bramkę Bartosza Kucharskiego uderzali goście. Konkretnie uczynił to Krzysztof Szewczyk, ale bez problemów poradził sobie tym razem bramkarz Ruchu. W 58 minucie zaatakowali Radzionkowianie i wreszcie udało im się skutecznie wykończyć swoją akcję. Kapitalną asystę zaliczył Marcin Czcionka, a przytomnym strzałem pod poprzeczkę bramki przeciwnika piłkę skierował Robert Wojsyk. Ruch Radzionków na nieco ponad pół godziny przed końcem meczu wygrywał z Konkordią 1-0. 5 minut później Cidry wyprowadziły kolejny mocny cios. Po stałym fragmencie gry piłka wróciła w pole karne Konkordii Knurów. Wojsyk dośrodkował, a głową do siatki piłkę skierował Karol Banaś. W 62 minucie Ruch wygrywał więc już 2-0. Ale goście walczyli o gola kontaktowego. Tu przed szansą po rzucie wolnym stanął Mateusz Mikulski. 66 minuta i atak żółto-czarnych. Patryk Cepek zrobił sobie trochę miejsca po to, by podać dokładnie do Marcina Trzcionki, ale ten przeniósł piłkę nad poprzeczką bramki Konkordii. I znowu ruch. Sebastian Foszmańczyk podał do Konrada Bąka, a ten wykorzystał swoją szybkość, uciekł u obrońcy przeciwnika, wpadł w pole karne Konkordii, ale kopnął obok słupka bramki rywala. W 73 minucie gola kontaktowego całkiem zasłużonego zdobyli piłkarze Konkordii Knurów. Konkretnie po pięknym uderzeniu uczynił to Karol Pstruś, ściągając pajęczynę z okienka bramki Bartosza Kucharskiego. W 78 minucie mogło być już 2-2. Znowu była okazja na bramkę bardzo ładną, tym razem jednak piłkę na rzut rożny po uderzeniu Grzegorza Górki sparował Kucharski.
Ruch gra mecze co 3 dni, ale podopiecznym trenera Damiana Galei starczyło w tym meczu sił na zdobycie gola numer 3. Damian Sadowski wpadł w pole karne przeciwnika. Był tam Patryk Cepek, nie zdołał oddać strzału, ale Robert Wojsyk ustalił wynik spotkania na 3-1. Tym samym Radzionkowianie w samej końcówce przypieczętowali swoją wygraną, którą w samej końcówce mógł jeszcze zmniejszyć Patryk Lipka, ale nie trafił w światło bramki. Oprócz tego, że gdzieś te siły to jeszcze gdzieś tam kadrowo się uszczuplili, urazy, mikrourazy powodują, że niektórzy zawodnicy tylko dzisiaj byli po prostu tak powiedzmy straszakami na ławce i mnóstwo było takich decyzji, tak, jeden zawodnik gaz, drugi zawodnik gaz, tych sił brakowało, no a tam trzeba było robić rotacje, tak, dość duże rotacje, no i potem gdzieś tam właśnie myślę, że z tymi zmianami żeśmy trafiali, tak, że ściągaliśmy tych zawodników, którzy już chyba już mieli tak naprawdę, grali na nie na rezerwie, tylko na pustym baku takiej energii. Po duże dyktando na ten mecz w naszym wykonaniu, uważam, że tak w budowaniu ataku, no, na dość głęboko ustawionego przeciwnika, szczególnie w pierwszej połowie kilka bardzo ładnych akcji, dobrze, że szybko żeśmy ten mecz otwarli, potem udało nam się szybko ten mecz jakby powiedzmy tak uspokoić tą drugą bramką. No szkoda straconej bramki, ale tutaj uważam, że Stadion Świata, tak, bardzo ładna bramka, ale jednak tam już brakowało właśnie tej siły, żeby gdzieś tam jeszcze agresywnie zaatakować, nie przegrać tego pojedynku 1-1. Cieszy to, że później przetrzymaliśmy właśnie taki moment takiego zrywu przeciwnika i trzecią bramką żeśmy tak uspokoili naszą grę i także zamknęliśmy tego spotkanie. I daliście sygnał, że dacie radę zagrać jeszcze te trzy, jak każdy liczy na 4 mecze w tym sezonie, a wiadomo, ten puchar stał się celem i priorytetem. No pewno traktujemy go bardzo tak priorytetowo i jest to dla nas taki cel, tak, bo tym bardziej, że przyjeżdża zespół z czołówki trzeciej ligi, dobry zespół, tak, na tle takiego zespołu myślę, że nie mieliśmy przyjemności grać o stawkę, tak, graliśmy sparingi, wiadomo, że mecz stawka meczu sparingowego to jest całkowicie inny mecz, tutaj będzie mecz już o finał Pucharu Polski na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, no dla nas ten puchar to jest dodatkowa jakby nauka i dodatkowe możliwości gry, no jak jest taka szansa, żeby go kontynuować, no to na pewno zrobimy wszystko, żeby go kontynuować.